Najpierw zaczynamy od tego odpakowania go, zabezpieczenia od tyłu, czyli pasy, tak? Pasy i lampy. Lampy są tak cwanie zrobione, że je trzeba odbezpieczyć i zrobić dla tej łodzi, ona widzicie, tutaj ma też takie zabezpieczenie, linki, że w razie czego tam sobie nie pojechała, jakby się to otworzyło. No ale musimy zrobić ten przejazd światło dla tej łodzi, żeby ona się wydostała z tej przyczepki. Ten sprzęt ma 300 koni, 3,6 do 100 na wodzie. Także to nie jest taki typowy podróżniczy pojazd. Zakup był zrobiony przez właściciela, żeby sobie poszaleć, poskakać z wody, pojechać na morze. Ale on nie musi być taki, może być zupełnie inny, mniejszy, słabszy. To oczywiście musi być na pokładzie tej jednostki pływającej. I tu jeszcze korzystając, bo nie będzie można tego pokazać, to jest taka zrywka, ona musi być przypięta do kamizelki. Jak odpadniecie od skutera, ona tutaj w tej kuleczce oderwie się od pojazdu i on zgaśnie się, zatrzyma. Bo w innym przypadku by tam sobie dryfował pewnie i popłynął w siną dal. Kilka rzeczy, sugestii takich przy zakupie, na co trzeba zwrócić uwagę. Na pewno trzeba wziąć z sobą osobę, która pływała i się zna. Ja na przykład nie byłbym w stanie doradzić nikomu, jeśli chodzi o zakup. No bo wizualnie stan techniczny silnika, czy tam nie jest zniszczony, nie poobijany, inne rzeczy. Oczywiście tak, natomiast jak to ma płynąć, nie wiedziałbym. To musi już być osoba, która pływała na takiej jednostce, wie ile on czasu przyspiesza, jaka maksymalna prędkość. W tej całej akcji najgorsze to jest cufanie chyba. Na moje oko. Same pływanie jest fajne. Jeszcze jakby ktoś przeszkolił fachowo w tym pływaniu, bo ja to umiem tylko odkręcić gaz do końca, manetę, tak się mówi, manetę i wyrwać do przodu. I co, jest pierwsza ofiara?